Czy ceny żywności będą sprzyjać walce z inflacją? To będzie temat mojej rozmowy z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, Michał. Witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Według WHO ceny żywności na świecie spadły aż o 17%. Co się dzieje? Faktycznie, patrząc na ceny żywności globalnie, mamy w perspektywie rocznej naprawdę duże spadki, również w ujęciu miesięcznym ceny zaczęły spadać. Natomiast też trzeba pamiętać o tym, że w zeszłym roku mieliśmy jeszcze bardzo, bardzo duże problemy podażowe, dlatego no, w zeszłym roku te ceny były ekstremalnie wysokie. Natomiast teraz powiedzmy mamy jakieś takie uśrednianie, schodzenie do poprzednich poziomów, więc mieliśmy w zeszłym roku bardzo wysoką bazę, skąd jest w tym momencie bardzo łatwo spadać. Więc oczywiście te ceny spadają w ujęciu rocznym po kilkanaście procent, w ujęciu miesięcznym są to niewielkie spadki, no ale jednak spadki, no i patrząc z perspektywy tego, co się dzieje, no to oczywiście najmocniej spadły ceny zbóż, przede wszystkim pszenicy, dosyć wysokie perspektywy dotyczące dalszej produkcji w Stanach Zjednoczonych, dosyć mocne ostatnie zbiory, więc stąd po prostu niskie ceny pszenicy, a dodatkowo jakby te zawirowania związane z brakiem jakiegoś większego eksportu z Ukrainy okazały się być nadmierne. Okazało się, że dalej cały czas dosyć sporo pszenicy z Ukrainy trafia na rynek, więc rynek wydawał się dosyć dobrze doposażony, jeżeli chodzi o pszenicę. Nieco bujniej, jeżeli chodzi o ceny, było w przypadku kukurydzy czy soi, czyli już tutaj soja, nasiona oleiste. Więc, ale ogólnie jakby patrząc na większość produktów rolnych na świecie, no to jednak one taniały. Już w przypadku na przykład, no mamy trochę inną sytuację, jeżeli popatrzymy sobie na powiedzmy takie trochę droższe surowce, czyli przede wszystkim cukier, kakao czy kawa, no ale jakby ogólny ich udział w takim indeksie cenowym FAO jest relatywnie niski. Oczywiście cukier tak, ale rósł przede wszystkim cukier trzcinowy w przypadku cukru tutaj z buraków cukrowych, tu już sytuacja wyglądała inaczej. Natomiast ceny kawy powiedzmy pozostają relatywnie wysokie, natomiast ceny kakao ekstremalnie wysokie, ale jakby chcę tutaj uspokoić, ogólny poziom cen żywności spada na świecie, ale mimo tego w Polsce cały czas ceny żywności rosną, choć zdecydowanie wolniej niż było to jeszcze kilka miesięcy temu. Bo jak rozumiem, powody do satysfakcji ma przede wszystkim Fed, prawda? Bo tutaj można oczekiwać, że inflacja CPI poniżej 3% może się znajdzie wkrótce, za kilka miesięcy. A jak to wygląda z perspektywy Polski? Bo patrząc na inflację bazową, no to ten wkład i na całą inflację, to ten wkład cen żywności był duży bardzo. Znaczy, no trzeba pamiętać, że ceny żywności z inflacji bazowej są wyłączone, ponieważ są to bardzo zmienne ceny, tak jak właśnie to obserwowaliśmy, czyli w zeszłym roku ceny bardzo mocno rosły, a w tym roku ceny spadają, ale jeżeli weźmiemy sobie wkład inflacji żywnościowej do CPI, no to trzeba mieć na uwadze, że w tym są też koszty transportu, różne inne koszty, więc tu pod tym względem ceny żywności w Polsce w dalszym ciągu rosną. Oczywiście jesteśmy już po okresie, w którym rosły powyżej 20%, bo był to okres powiedzmy od jesieni do wiosny tego roku. Natomiast no teraz już te ceny spadają, znaczy rosną poniżej dynamiki 10%, więc ta dynamika jest coraz mniejsza i prawdopodobnie będzie się zmniejszać w kolejnych miesiącach, więc ten udział inflacji żywnościowej w ogólnej inflacji CPI będzie spadał. A do tego powiedzmy mamy relatywnie niskie ceny paliw, powiedzmy, że niskie, biorąc pod uwagę to, co mieliśmy w zeszłym roku i to, co teraz, no to powiedzmy jesteśmy tu na równo, więc pod tym względem ani ceny paliw nie będą nam dodawać do inflacji, ani nie powinny zwiększać tutaj kosztów, jeżeli chodzi na przykład o transport żywności. Czy pojawiły się już jakieś nowe, ciekawe prognozy dotyczące tego, co może się zdarzyć w roku przyszłym?
Jeżeli chodzi o rok przyszły, no to najprawdopodobniej dalej będziemy obserwować spadek dynamiki inflacji w wielu kategoriach. Tą kategorią również będą ceny żywności, aczkolwiek no trzeba pamiętać o tym, że ten wzrost, ten spadek dynamiki inflacji będzie się też kurczył, bo trzeba pamiętać, że mieliśmy bardzo wysoką bazę, powiedzmy, z tych miesięcy, prawda, jesiennych i wiosennych, więc już powiedzmy po tych miesiącach wiosennych być może zauważymy nawet przyrost inflacji rok do roku, ale będzie to niewielki przyrost, więc w najbliższych miesiącach powinniśmy obserwować dalszy spadek tej inflacji żywnościowej, mniejszy wkład do inflacji głównej. No i również tutaj też czekamy na dosyć wyraźne spadki, jeżeli chodzi o koszty mieszkalnictwa, które no jednak no dosyć istotnie rosły przez ostatnie kilkanaście miesięcy. No i najprawdopodobniej jeszcze ten udział będzie cały czas bardzo wysoki, a jest to jednak dosyć dużo ważąca rzecz w inflacji bazowej. O tym, jaki jest wpływ cen żywności na inflację, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję, Michał, za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję również.